Witam, tutaj Sanbaser i dzisiaj Wam powiem nieco o ulepszeniu komunikacji miejskiej w Lublinie w przyszłym i obecnym roku. Najpierw zacznę od zakupu taboru elektrycznego, wodorowego i hybrydowego. Będzie 20 sztuk 12-metrowych wodorowców, 30 sztuk wodorowców i elektryków oraz 50 sztuk hybryd. Koszt takiego zakupu wyniesie 80 milionów złotych. Jeśli będzie więcej autobusów, to we wrześniu zwiększy się częstotliwość kursowania linii podstawowych do 15 minut. W późniejszym czasie zwiększy się częstotliwość kursowania do 10 minut. Chciałbym zacytować słowa Tomasza Fulara: nadal planujemy systematyczną odnowę taboru. Takie podejście pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji i napraw pojazdów, a przede wszystkim zapewnia utrzymanie standardu i jakości świadczonych usług dla pasażerów. Obecnie jednym z kluczowych kierunków rozwoju jest zastosowanie technologii opartych na wodorze i w tym obszarze koncentrujemy swoje działania, planując zakupy pojazdów komunikacji miejskiej. Uruchomiono 301, 302 i 46, przekształcono w 303, linie w szczycie kursują co pół godziny. Wprowadzono również więcej połączeń na terenach podmiejskich, cytując Grzegorza Malca: rozbudowujemy również sieć linii podmiejskich, dziś mamy ich już 29. W porozumieniu z gminą Świdnik, trasa linii 35 zostanie wydłużona do dworca Lublin. Z kolei we współpracy z gminą Niemce linia 30 wybranymi kursami dojedzie do Majdanu Krasienińskiego. Z gminą Strzyżewice uruchamiamy nową linię 28, kursującą z pętli przy ulicy Żeglarskiej do Piotrowic. Dzięki skomunikowaniu gmin ościennych autobusami komunikacji miejskiej z Lublinem, realnie wpływamy na zmniejszenie natężenia ruchu drogowego w mieście. To było na tyle, mam nadzieję, że spodobał się ten materiał fanatykom transportu.